Oho, tak właśnie się idzie do więzienia. 9%. Nie. Jakbyś gdzieś wpadł, to spróbuj. Może na początek jeszcze w miejscu będzie łatwiej taki materiał. Okej. Okay. I tak dalej. Dobra. Jestem tutaj z Łukaszem. Łukasz jedzie 400 km już od Legnicy Dolnośląskie. 800. Przez 4 miesiące będzie jechał dookoła Bałtyku. Przy okazji na przylądek północy. O tak. Jest. O. Aplikacja nie działa, bo ja właśnie dlatego się spóźniłem. Pytałem się innych ludzi i chyba nikomu w mieście nie działa. On nie wiem, no gdzieś tutaj zobacz. Trzeba się spytać, może podwiozą. Może jeszcze się spotkamy. Się nie żegnamy. No okay. Dobra, teraz tak, o. Koleś mi zajechał drogę i taki zadowolony z siebie. Tu w lewo. Sorry, że ja tak mówię późno, bo... Aha. Oho, tak właśnie się idzie do więzienia. Podwójna ciągła. Możemy teraz jechać. No, to dobra, teraz chodźmy. Teraz. Zaraz, trzymaj się. O tym się głośno nie mówi, ale Warszawa swoimi ulicami przypomina Rosję. I czy jesteś tak trochę zdenerwowany na jeżdżenie po rosyjskich drogach? Nie wiem jak to będzie, w ogóle nie mam totalnie pojęcia. Bardziej się martwię, że będą wódkę do bidonu wlać zamiast wody. Ostatnio byłem na Ukrainie i poznałem podobną gościnność. To... Łukasz, ty jesteś takim rowerzystą, takim przepisowym, czy takim byle bezpiecznie, wolno, ale niebezpiecznie, tak jak wszyscy jeżdżą? Przepisowym, ale czasem to tam jak... Czasami jakieś czerwone światło. Tu w lewo, jedziemy pod prąd, okej? Okay? Nie masz z tym problemu, no dobra. To było nie, ja widziałem tu prosto, tam na pas będzie. Tam zawsze przy przejściu jest taki ruch, że trzeba się na milimetry przyciskać między autobusami. Tam nie każdy milimetr będzie... Walka o utratę puszek pasoli. Tu trzeba być zwinnym, to będę jechał powoli. Oho! Jesteś, czy... Bo tak... Nie. Jakbyś gdzieś wpadł, to... Spróbuj! To tylko 5 metrów, dalej jest oddzielna droga! Okej, okay, chodź. Oho. Jak? Okej, okay, sorry. 4 miesiące wrócę, to się umówię z koleżanką, że stawię jej sakwy i wtedy... Ale wiesz, to też do twojego materiału chciałem tak, jak chciałeś już nagrywać, żeby... No tak, żeby... żeby ten, inaczej. Pustym rowerem, ludzie, chwila. To chyba... Tu możemy w prawo, jeśli chcesz. Tu jest taka fajna droga dla rowerów. To będziesz pokazać, jaka ta Warszawa, że prawie jak San Francisco, tylko przez 100 metrów. Tylko uważaj tutaj na tym skrzyżowaniu, bo ludzie nie ogarniają. Poczekaj, tu z prawej mają pierwszeństwo. Okej. Okay. Przez cały manewr się uśmiechaliśmy do siebie z panią. Spróbujmy środkiem, nie wiem jak będzie, tu powinno być luźno. To są elektryczne taksówki, te pomarańczowe. Na prąd. Prosto. Ale ujęcia. I tu też prosto, cały czas prosto. Bym zjechał tam na dół, ale boję się, że nie wrócisz. Że... Zlecisz na dół i przepadniesz. Nie, że będzie ci trudno podjechać. Chociaż jest taka jedna trasa, co można dość łatwiutko wjechać. To może... To zjeżdżamy na dół, okej? Okay? Okej. Okay. To w prawo. Ziom. O, i 9%! Proszę. Rozstaniemy się tam na tym parkingu, bo tam też robię meetup z widzami.
Ogólnie ta kreska niebieska to już to, co przejechałem. Zaczynam z Legnicy, potem do Gubina przy granicy, potem z Poznania do Warszawy i teraz lecę na Trójmiasto. No i potem Litwa do Petersburga, przez granicę do Helsinek, miasteczko Świętego Mikołaja i tu jest przylądek północy. Potem Szwecja prostą drogą przez Danię i potem znowu do Trójmiasta. A jak wrócisz z Trójmiasta? Do Warszawy i tą samą drogą. Na rowerze? No. A, okej. Okay. Okej, okay. To pisze Maciek. Tutaj prowadzę dziennik, nie? To na początku jeszcze nic nie ma. A, to wcale nie jest tak mało miejsca. To jest dużo miejsca, jak chcę. Jak za 4 miesiące wrócę, to będziesz na jakimś dniu setnym mógł się wpisać czy coś. Na początku miało być mniej, że tam 100 dni, bo 10 tysięcy kilometrów, nawet 10 nie miało być, ale porąbało mnie z Norwegią. Pewnie porąbię mnie jeszcze z kilometrami 10 tysięcy więcej. Uwaga, ziomeczki! Dzięki! To na razie. Łukasz, na razie. Do zobaczenia niebawem.